kino nieme, czyli okres w Polsce od 1918 roku, od odzyskania niepodległości, no, do końca następnej dekady. Przełom dźwiękowy w Polsce nastąpił z kilkuletnim opóźnieniem, co będzie już początkowym tematem następnego wykładu. Z jednej strony można powiedzieć, szczęśliwie się stało, ukształtował się polski, może nie tyle przemysł, ile solidne rzemiosło kinematograficzne. Stosunkowo szybko udało się ujednolicić, zrewidować różnice cywilizacyjne między trzema zaborami. Stefania Zachorska, która już pod koniec dekady zdobywała sobie taką pozycję najwybitniejszego krytyka filmowego, zarzucała prowincjonalizm polskiemu filmowi. Napisała taki świetny tekst, film w naftalinie, pokazując, że w porównaniu z ówczesną produkcją amerykańską, zdobywczą, niemiecką, wyrafinowaną psychologicznie, francuską, zabawną, czy rosyjską, zaangażowaną, no, polskie filmy opowiadają takie uproszczone historie miłosne albo uproszczone historie martyrologiczne, w czym było dużo racji. Może trudno jest tak rzeczywiście obiektywnie ocenić stan produkcji z lat 20., bo stosunkowo niewiele się zachowało z tego czasu. Mniej więcej 1/5 filmów fabularnych dla kin. Co jakiś czas odnajdują się nowe kopie, są odnawiane, Filmoteka Narodowa je wypuszcza. Tak na przykład niedawno odnalazła się prawie pełna wersja Pana Tadeusza z 1928 roku. Albo roku 1863, czyli adaptacji Wiernej Rzeki Żeromskiego.